Jakie są największe wyzwania dla ewangelizacji w naszym kraju? Które dotyczą naszych kościołów, a które kultury, w której żyjemy? Czy zakładanie kościołów to jedna z najlepszych form ewangelizacji? A jeśli tak, to jak to robić efektywnie? Zapraszam dziś na rozmowę, którą przeprowadzi Dawid Werner z Konradem Krajewskim i Dawidem Muszkietem. Witamy serdecznie, witamy Was na kolejnym odcinku vloga Ewangelicznej Polski pod tytułem Zakładanie kościołów – najlepszy sposób na ewangelizację. Są wśród nas nasi goście, witam Was serdecznie, dziękuję za to, że jesteście z nami. I mam do Was pierwsze pytanie, kim jesteście, czym się zajmujecie i jak to się stało, że jesteście częścią Waszych społeczności? Nazywam się Dawid Muszkiet, jestem z wykształcenia informatykiem, tym się głównie zajmuję, z tego żyję. Jestem też facylitatorem, ułatwiam pracę zespołów i grup, a w przestrzeniach Królestwa byłem i jestem liderem i od dłuższego czasu jestem zaangażowany w przestrzenie zakładania właśnie nowych zborów, nowych społeczności. I końcówka pytania dotyczyła, jak się stałem, że jestem częścią społeczności obecnej. To było tak, jak w Mińsku Mazowieckim, gdzie byliśmy częścią zespołu zakładającego nową społeczność, już zbór się ukonstynuował, usamodzielnił. Przeprowadziliśmy się bliżej miasta, które nazywa się Węgrów i zaczęliśmy się o nie modlić. Były też inne osoby, które modliły się o to, co mają robić. Zaczęliśmy głosić Ewangelię, czynić uczniami. Część ludzi zdecydowała się tworzyć społeczność, której jesteśmy częścią. Chyba to tak wygląda. Okay, super, dzięki. Ja z kolei nazywam się Konrad Krajewski. Przez wiele lat pracowałem jako kierownik projektów właśnie też informatycznych, ale od już kilku lat też Bóg dał taką łaskę, że pracuję full time w kościele Społeczność Chrześcijańska Północ w Warszawie, gdzie też pełnię obowiązki pastora odpowiedzialnego za misję, za działania ewangelizacyjne. Uczestniczyłem w projekcie przynajmniej jednym zakładaniu kościoła. Wspomagamy też jako kościół w chwili obecnej kilka takich miejsc, kilka takich grup, które w Polsce zakładają kościoły. A jak się stało, że jestem tu, gdzie jestem teraz? To były świadome decyzje. Miałem możliwość wcześniej też być w innym kościele. Działałem, służyłem, rozwijałem się i było super, ale gdzieś tam postanowiłem wrócić do miejsca, w którym też Pan Bóg mnie odnalazł, czyli właśnie w Społeczności Chrześcijańskiej Północ, więc po 12-13 latach wróciliśmy z żoną, czując, że będziemy się tutaj mogli dalej rozwijać, mogli gdzieś tam doświadczać nowych rzeczy i realizować to, co gdzieś tam mamy w sercu. Także super. Tak, to się stało, że jesteśmy tutaj. Dobrze. Czyli już mamy pierwszy wniosek, żeby zakładać kościoły, trzeba być informatykiem. Można być. Ciekawe. Nie przeszkadza. Nie, oczywiście żartowałem, tak. Dziękuję, miło Was lepiej poznać. I ale tak wyszło. Tak, mam drugie pytanie i to oczywiście jest przypadek, że jesteście tutaj oboje informatykami. Drugie pytanie, co według Was jest największym wyzwaniem dla ewangelizacji w naszym kraju? To nie jest łatwo powiedzieć, szczególnie myśląc o jakimś jednym wyzwaniu. Ja bym skoncentrował się na takich czynnikach wewnętrznych, czyli popatrzył na to, gdzie są kościoły, gdzie są wspólnoty. Myślę, że pierwszą taką przeszkodą to jest rozumienie w ogóle, czym jest kościół. Czyli takie założenie, które mówi, kościół jest rzeczywistością ostateczną, kościół lokalny. A tak jak słyszałem kilka dni temu, ktoś powiedział, jeżeli potrzebujesz zrobić dziurę w ścianie, to idziesz kupić wiertarkę, ale wiertarka nie jest twoim celem, tylko jest środkiem. I tak samo jak ja myślę o Kościele, Kościół jest Bożym środkiem do poszerzania Królestwa. Myślę, takie założenie, że to jest coś ostatecznego, utrudnia taką bycie w misji i ewangelizacji. To byłaby pierwsza rzecz. Druga kwestia, myślę, że to jest cały czas mało takich pociągających przykładów i zrozumienia, jak w takim naturalnym kontekście można ewangelizować. Tutaj jest taka polaryzacja. Albo ktoś po prostu cicho siedzi, albo biega mocno po ulicy, a jeżeli ktoś się ma takie osobowości, to trudno jest się odnaleźć w tym. Więc mało jest takich pociągających przykładów, które by pewnie
pokazywał, jak można w codzienności, w naturalnym kontekście ewangelizować. I myślę, że jeszcze jedna taka rzecz, to jest trochę taka... antropolodzy mówią o różnych kulturach. Kultura wstydu. Ja powiem o sobie, bo nie chcę się powiedzieć za wszystkich, ale mam takie tendencje, żeby dobrze wypaść. I to mnie często ogranicza. I to jest czynnik wewnętrzny, ale też ta kultura wstydu jest dużą przeszkodą dla osób, które słyszą Ewangelię i miałyby się zdecydować na bycie uczniami Chrystusa, no ale to jest już byłoby na zewnątrz. Więc ja myślę, powiedziałbym te trzy. Zrozumienie, czym jest Kościół, po drugie mało takich przykładów, jak normalnie w zwykłym kontekście żyć, głosić Ewangelię, czynić uczniami, a trzecie taka kultura, czy ja dobrze wypadnę. To jest moje ocenie. Dziękuję. Jeżeli mogę, mam do ciebie jakby kolejne pytanie, które się z tym wiąże, bo te trzy powody to są jakby powody dotyczące Kościoła. To są te wewnętrzne powody. A czy widzisz jakieś duże wyzwanie dotyczące takiej zewnętrznego świata bardziej w naszym kraju? Jakieś wyzwanie? Ja myślę, że ja pociągnę tą kulturę wstydu. To jest coś takiego, że mieszkamy w małej miejscowości i gdzieś tam na wsi, pod lasem i widzimy ludzie, którzy przyjmują Ewangelię, jak są umiejscowieni w relacjach rodzinnych, w złożoności, w tradycji i to, jak chcą wypaść, to jest duża bariera. Ja myślę, że to jest takie kulturowe. Więc myślę że to by było. No i pewnie no jakoś należałoby się odnieść też do właśnie Polski jako kraju tradycyjnie chrześcijańskiego, kulturowo bardzo mocno osadzone w tradycji religijnej. Myślę, że to ma plusy i minusy, ale szczególnie w mniejszych miejscowościach jest taką czymś, co na pewno nie pomaga. Dobra, okej. Dziękuję bardzo. Ja może myśląc o tym, to jakby pociągnę to, co Dawid mówił odnośnie tych zewnętrznych rzeczy, bo myślę, że tutaj warto jest to podkreślić, że w moim przekonaniu przeszkoda jest na takich dwóch, gdzieś wszyscy jesteśmy w naszym kraju na dwóch takich skrajnościach. I nasza misja gdzieś krąży wokół dwóch takich skrajności i czasami się właśnie, albo bardzo często się od nich odbijamy, bo mamy kulturę z jednej strony, w której nasze społeczeństwo nie ma poczucia, albo duża część społeczeństwa ma poczucie, że nie ma potrzeby ewangelizować, bo my w końcu jesteśmy w tym, byliśmy w tym, urodziliśmy się w tym, co chrześcijańskie jesteśmy, więc w wielu środowiskach, w wielu kościelnych przestrzeniach od razu się przechodzi do katechizacji, czyli do nauczania ludzi. Więc jakby nie ma tego momentu, tego elementu, gdzie ludzie naprawdę zaczynają zadawać sobie pytanie, co to znaczy przyjmować Ewangelię. I znowu tu jest właśnie trudność w naszej kulturze przetłumaczyć ludziom, którzy są w czymś, co to znaczy Ewangelię przyjąć, bo oni w tym urośli, ale przeskoczyli do poziomu już katechizacji, podczas gdy często są po prostu niezewangelizowani. To jest paradoks naszej kultury. A z drugiej strony jakby ta druga skrajność mi się wydaje coraz częstsza i tak jak ty powiedziałeś o tej kulturze tradycyjnej u nas i wciąż religijnej, a z drugiej strony są duże ośrodki miejskie, duże miasta, gdzie już jesteśmy w kulturze zachodniej bardzo mocno, gdzie społeczeństwo staje się sekularyzowane, staje się mocno odległe od religijności, odległe od Ewangelii, stąd jakby udaje się na drugi biegun, a my wszyscy jesteśmy gdzieś pomiędzy i próbujemy zarówno dotrzeć do jednych, przekonać ich, że potrzebują Ewangelii, bo są niezewangelizowani, choć wydaje im się, że ten etap już jest dawno za nimi, a z drugiej strony mamy ludzi, którzy uciekli właśnie od Kościoła na drugi biegun i musimy ich złapać, bo są już w świecie postchrześcijańskim, więc no, jest to pewnego rodzaju wyzwanie dotrzeć z Ewangelią w takim kraju, który lubi popadać w skrajności, albo po prostu popada w skrajności, no, tak mi się wydaje. No, więc to jest takie coś zewnętrzne, z czym się na co dzień myślę, że stykamy, czy to mieszkamy w małych miastach, czy tak jak ja cały czas gdzieś tam operuję w dużym.
Tak sobie o tym myślę. Okay. Na co dzień się chyba z tym stykam najczęściej. I kontynuując troszkę temat, w jaki sposób zakładanie kościołów, waszym zdaniem, odpowiada, stawia czoła tym wyzwaniom, o których właśnie teraz powiedzieliście? Więc tak jak już powiedziałem, że Kościół nie jest ostatecznym celem, ale jest środkiem i poprzez ewangelizację czy nie uczniami, no poszerzane jest Boże Królestwo. Tutaj w Warszawie, w Polsce, po krańce ziemi. Więc zakładanie kościołów, jeżeli umiejscowimy w tym kontekście ewangelizacji, to myślę, że pomaga zmienić trochę sposób myślenia, czyli to, co się dzieje z ludźmi, którzy angażują się w zespół misyjny. Ja też odpowiadam w Polsce za taki projekt M4, który zaprasza zespoły misyjne do tego, żeby zainicjowały w nowych miejscach nowe społeczności. I teraz w momencie, kiedy ktoś wchodzi w misję, czyli staje się częścią ekipy, która chce ewangelizować, chce czynić uczniami, chce widzieć nową społeczność, nową wspólnotę, to wtedy zmienia się tryb. Zmienia się tryb trochę od takiego do środka, do trybu na zewnątrz. Więc to, co daje zakładanie kościołów, czy takie szukanie nowych miejsc, inicjowanie, to jest takie włączenie trybu misyjności, czyli wychodzenia. Wymaga to czasem zmiany języka, zmiany zwyczajów, zmiany rytmów, więc takie zakotwiczenie w tym procesie misyjnym pozwala ludziom wyjść na zewnątrz, czyli zmienić ten tryb bycie posłanym, czyli wysłanym, tak jak wszyscy, do czego Jezus powołuje, i też poprzez bycie z ludźmi, którzy albo pochodzą z małych środowisk i są zanurzeni mocno w tradycji religijnej, czy też w dużym mieście i w niedzielę wolą sobie spędzić zupełnie inaczej niż przyjść na przykład na nabożeństwo, to pomaga, to wyostrza taki zmysł. I też myślę, że kościołom lokalnym, które zastanawiają się też, jak już istniejącym dłużej, jak tu zachęcić do ewangelizacji właśnie tego typu rzeczy, jak myślenie w perspektywie założenia do ukształtowania nowej społeczności, to zmienia zupełnie myślenie ludzi. Super, dziękuję. Ja może bym dodał do tego takie dwie rzeczy, że jak jakaś grupa, bo ja też jakby tutaj mocno wierzę w to, że najlepiej się to dzieje w grupie. Jeśli jakaś grupa czy jakiś kościół postanawia coś takiego zrobić, to powstaje pewnego rodzaju energia. Energia, której do tej pory być może nie było, albo była, tylko była w jakiś sposób ukryta w kościele, w ludziach. I nagle ludzie mając, ja może to powiążę z drugim słowem, energia i cel. To znaczy, jeśli jest cel bardzo konkretny, który się nazywa zakładamy kościół, skupiamy się na działaniach misyjnych w celu założenia kościoła, no to jest już to nazwane, jest już pewien określony cel, określony kierunek. Ten określony cel, ten określony kierunek wyzwala tą energię, która w ludziach siedzi, i jakby skupienie się w bardzo określonym kierunku, gdzie już ta energia nie jest rozpraszana na inne rzeczy, albo na zasadzie zróbmy coś misyjnego, ewangelizacyjnego gdzieś tam. I ta energia wtedy tak czasami po prostu nasze działania ewangelizacyjne się rozpraszają. A tu energia ma szansę zostać skupiona w bardzo określonym kierunku, jak taka wiązka laseru, która po prostu jest umiejscowiona, nazywamy rzecz po imieniu, skupiamy się na tym, by wskutek tego, co robimy, powstała nowa wspólnota. Więc myślę, że powiązanie energii z celem to jest coś, co może też ludziom po prostu też indywidualnie pomóc, nie? A z drugiej strony, jeśli to jest ekipa, która została wysłana z jakiejś grupy, to też pobudza tą grupę, która została do tego, żeby ona sama tą energię gdzieś tam, która gdzieś była, uruchomić do nowych rzeczy, nie? Bo nagle się okazuje, że są przestrzenie puste, trzeba je zagospodarować, więc to wszystko jest w stanie pomóc z jednej strony tym ludziom, którzy mają cel, z drugiej strony tej wspólnocie, która ich wysyła, bo nagle musi się trochę obudzić do nowych rzeczy, ludzie się budzą do nowych rzeczy. Więc to wszystkim pomaga. Zostawiam ludzi, do których się dociera, tak? Ale no, jest coś w tym i to jest widoczne, tak?
No. Super, niesamowite. Kolejne pytanie, myślę, że to jest trudne pytanie, ale wierzę, że doskonale na nie odpowiecie. Jaka jest według Was najskuteczniejsza metoda, strategia na zakładanie kościołów? Dawid, opowiadaj. Złoty środek. Złoty środek, klucz. No, znaczy od razu odpowiem, no nie ma złotego środka, tak? Więc czy nawet patrząc na Dzieje Apostolskie, jak zaczynały się różne miejsca, różne momenty, kiedy Paweł z Barnabą, czy potem z Sylasem, z ekipą, ze swoim zespołem podróżował. I te kościoły powstawały. Czasem to było bardziej intencjonalnie, czasem wyglądało to na bardziej takie przypadkowe. Natomiast myślę, że to, co już też Konrad zwrócił uwagę i o czym mówimy, ważne jest, żeby ktoś nie był sam. Czyli żeby ktoś nie powiedział, to ja tutaj jestem tym, który coś zrobi i ja sam dam radę. Więc myślę, że ważny jest zespół, czyli ekipa ludzi, którzy się będą wspierać, którzy będą pomagać sobie. Trudno jest mi powiedzieć o jakimś, nie wiem, jednej najlepszej strategii. Bez wątpienia to mogą być takie moje jakieś bardziej, bardziej doświadczenia czy podejście, ale na pewno trzeba być kimś, kto się dużo jest w stanie uczyć z porażek i ze zwycięstw, ale ktoś, kto wyciąga wnioski, umie dostosowywać też sposoby działania i formy, tak, bo o ile misja czy treść jest jedna, głosimy Ewangelię, natomiast formy, sposoby, rytmy, podejście, konteksty są bardzo różne. W mojej ocenie też coś, co może pomóc, to mogą być jakieś takie proste narzędzia, czy ewangelizacyjne, czy tworzenia grup, czy czynienia uczniami, które jest łatwo wziąć i zastosować. I w dość wczesnym etapie, kiedy już ktoś na przykład się nawraca, chce się stać częścią wspólnoty, można mu coś dać, przekazać i przekazywać dalej odpowiedzialności. Więc proste rzeczy, które można stosować, ale też taka mądrość i elastyczność i myślę też szukanie tych, którym się i poznawanie i słuchanie tych, którym się udało, ale też słuchanie tych historii, gdzie nie wyszło. Po prostu wyciąganie wniosków. Tak. O, najskuteczniejsze. Łatwiej jest powiedzieć, co nie działa. Co nie działa i co jest nieskuteczne. I myślę, że to też jest warto zwrócić na to uwagę i sobie taką lekcję zadać. Myślę, to co Dawid mówi. Świadomość swojego kontekstu jest jakby kluczem, bo klucze są równe. Jakby skuteczność to jest też takie słowo pojemne, ale jakby kontekst jest ważny. To jedna rzecz. Zadanie sobie bardzo konkretnych pytań, gdzie ja chcę ten kościół zakładać, w jakim klimacie, w jakiej kulturze, czy nawet podkulturze, w naszej wewnętrznej kulturze, bo miejscowości są często od siebie po prostu równe, a mogą być 50 km od siebie i są już równe, bo są różne dynamiki, więc przeprowadzenie sobie takich wewnętrznych rzeczy i pytań jest ważne. Ja też mogę opowiedzieć, bo każdy musi sobie odpowiedzieć na jakieś tam pytania i zadać ich całe mnóstwo, odbyć pewnie ze 100 porażek, zanim dojdzie do jakichś szerszych wniosków. Ja bym każdej osobie, tak jak dzisiaj sobie myślę, doradzał rozmawiać, pytać, spędzać czas, być wręcz w jakiś sposób upierdliwym w stosunku do takich ludzi, którzy już przeszli te ścieżki. Nie? Być na wszystkich rodzaju miejscach, gdzie się o tym mówi, czytać ile się da, jakby wchłonąć całą tą możliwą wiedzę od ludzi w naszym kraju również, zwłaszcza w naszym kraju, bo mamy fantastycznych ludzi. Ale o jednej jeszcze rzeczy chcę powiedzieć, jakby nasza historia kościoła, w którym ja jestem, pewnego rodzaju skuteczność, którą my widzimy. My mamy swój kontekst dużego miasta. Więc to żeśmy do tego doszli, że to musi inaczej wyglądać. Ale w zasadzie sprowadza się to trochę do tego, co mówi Dawid. My wierzymy w to, żeby w pewien sposób oddzielić trochę ciasta tego zaczynu, by dalej móc zakładać w innym miejscu kolejną wspólnotę. I tak robimy. Zakładając kolejne wspólnoty, po prostu pytaliśmy się ludzi, zapraszaliśmy ludzi do tworzenia jakby pewnego zespołu misyjnego, bez względu na to, czy on miał 20 osób, raz miał 50, a raz nawet miał 100 osób.
tak było, gdzie po prostu osoby dostały wezwanie, pytanie, prośbę, słuchajcie, chcemy założyć nową wspólnotę w innej części miasta, albo gdzieś obok Warszawy, Tów, czy chcecie być tego częścią? I jakby od razu wysyłaliśmy, odcinaliśmy od siebie dużą część ludzi, którzy mieli też tą energię, którzy mieli tą chęć, którzy mieli to pragnienie. I to powodowało, że w pewien sposób od samego początku już byli niezależni i już nakręceni w pewien sposób. Więc wierzę w zespoł, wierzę w takie oddzielanie. Nawet jeżeli to miałoby być, nie wiem, 1/5 kościoła jakiegoś tam, to myślę, że warto. My widzimy, że to się sprawdza. Nam się to sprawdziło prawie za każdym razem. I jakby każdemu polecam, jak miałbym teraz wyruszyć w taką podróż, to tylko chyba w ten sposób. Tak mi się wydaje, nie? To takie z naszych doświadczeń, naszej wspólnoty. Był złoty środek, teraz czas na złotą radę. I ostatnie pytanie. Jeżeli mielibyście dać jedną radę komuś, kto myśli o zakładaniu kościołów, co to byłaby za rada? Jedną. Jedną, tak? To jeżeli jedną, to ja powiem, dobrze oszacuj dystans, przygotuj się na dość długi bieg. Ja trochę biegam. Na razie przebiegłem tylko półmaraton. Niektórzy przebiegli maraton. I rozłóż siły. Czyli przygotuj się na dłużej niż ci się wydaje. Okay. To byłaby moja rada. Ja mam taką, też jakby biorę ją z doświadczenia swojego. Zadbaj o to, żebyś miał plecy. Żebyś miał takie poczucie, że ktoś za tobą stoi. Nie często jest, nie zawsze jest tak, że uda się, żeby za naszymi plecami była nasza jakaś wspólnota, która nas posyła. To się nie zdarza w 100% przypadków, albo może się zdarza, nie wiem jak często, że to musi nieoczywiste. Być, to nie jest oczywiste. To by było piękne i fascynujące, gdyby tak zawsze było, żeby to było takie super zdrowe, że jakaś wspólnota wysyła i tak dalej i wspiera. Ale nieczęsto tak bywa. Czasami może tymi plecami jest jakaś społeczność ludzi, którzy też to robią, tak? Jacyś mentorzy, ludzie, którzy gdzieś cię supportują, może po prostu cała jakaś grupa kościołów, ale że wiesz, że masz do kogo zadzwonić, masz gdzie pojechać, masz się z kim spotkać, masz gdzie się komu wypłakać i jakby dodając do tych pleców, niech to będą zdrowe plecy. Wiesz, bo może być sytuacja, że masz plecy, ale te plecy same potrzebują tak naprawdę uzdrowienia, nie? W sensie czasami jest tak, że ludzie porywają się na zakładanie kościoła, bo już im się nie podoba w kościele, mają dość, bo może z plecami jest coś nie tak, nie? I jak się ma słabe plecy, no to jest ciężko na nich stanąć. Więc ja bym mimo tego, że to wymaga znowu jakby kolejnego jakiegoś czasu, może poświęcenia, zainwestowania, znowu jakichś 2-3 lat, żeby gdzieś takie plecy wybudować albo być na nich, może czasami jeszcze więcej, to warto na takich plecach stanąć, tak? Bo później codzienność sprowadza się do tego, że ty tam jesteś, nie? I jak nie masz do kogo się odwrócić, kogo zapytać, albo plecy po prostu bolą tak strasznie, że ciężko chodzić. I wtedy jest komukolwiek chodzić, to ty też biegać. Tak, i to już nie pobiegniesz. No, po prostu nie pobiegniesz dalej i nie ma mowy będziesz o półmaratonie. I w ogóle o czymkolwiek. I bardzo szybko po prostu leżysz z powrotem i się zastanawiasz, co ja tu robię. A nie o to chodzi, więc dobra rada, plecy. Miej zdrowe, dobre plecy. Dawidzie, Konradzie, bardzo wam dziękuję za wasz czas, za waszą mądrość, doświadczenie, za to, że zgodziliście się i podzieliliście się tym, co Bóg kładł wam na serce. Dziękuję bardzo. Drodzy oglądający, dziękujemy wam za to, że byliście z nami. Mamy nadzieję, że ten wywiad był dla was pomocny. Do zobaczenia.